Cześć, tutaj Tumek.pl z browargdynia.com. W dniu dzisiejszym mam coś specjalnego. Trochę jestem zmęczony polskimi India Pale Ale. Wobec tego chciałem tylko przypomnieć, ponieważ liczba subskrybentów zwiększa się i kiedy osiągniemy tą setkę, aż tylko 15 osób do setki brakuje, zdegustujemy tutaj razem piwo. O, chyba tak się pokazywało świetnie etykietki. Piwo z Artezana, piwo Chateau. Dosyć ciekawe, dziki Flanders, mam nadzieję, który albo spełni, albo nie spełni różnych nadziei. I tak w ramach zapowiedzi dzisiaj specjalne piwo. Piwo, które wpadło mi w oko ze względu na swoją historię, ale też i cenę. Przybliżamy. Jest to bardzo dziwny gatunek, że tak powiem. Jak widzicie, na pierwszy plan rzuca się Icebok. Bok, czyli kozioł, koźlak, lodowy koźlak, ale takimi małymi literkami mamy tutaj napisane Weizen, czyli pszeniczny koźlak lodowy z Aventinusa. I nie wiem, czy to się naostrzy, a dokładnie to, co tutaj jest napisane wzdłuż tej podobizny, tej ryciny. Może tak? O, naostrzy się. Mamy tutaj informację o tym, że piwo zostało uważone zgodnie nie tylko z Reinheitsgebot, ale Bayerische Reinheitsgebot, czyli z prawem czystości uchwalonym w Bayerach. No widzę tutaj pewną sprzeczność, chociaż to jest mocno dyskusyjne, tak? Więc myślę, że temat się rozleje, ale czy prawo czystości dopuszczało Weizen? Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że nie. Zdania są mocno podzielone. Jak przypomnę, to prawo polegało na tym, że dopuszczało uważenie piwa tylko z trzech składników. Słodu jęczmiennego, chmielu i wody. A właściwie wody, słodu jęczmiennego i chmielu. Stąd użycie pszenicy tak naprawdę, no według jednych się kłóci z prawem czystości bawarskim, a według drugich to prawo nie miało właśnie na celu tego, tylko można było ważyć. Odsyłam do zainteresowanych do Wikipedii lub do blogów piwowarskich. Kapsel jest bardzo dziwnie, jak na tą klasę piwa, po prostu srebrny i nic więcej. Etykietka, taka powiem wam, mam pewne, znaczy tak, pierwsze wrażenie, jak ktoś nie wie, co to jest za piwo, no to pomyśl sobie Tandeta. Drugie wrażenie, jeżeli się już przyjrzymy, no to jest tu jakaś rycina, jest oczywiście styl, jest nazwa firmy, jest, zaraz powiem, co to jest. Zresztą tutaj też mamy tutaj na tym srebrnym George Georg Schneider und Sohn. Mit Sohn, und Sohn. Dzisiaj to jest spółka z OO, bo GmbH. Każda butelka na kontrze, tutaj możemy taką informację zdobyć, rozlew jest kontrolowany, a więc świadczyłoby to o pewnej klasie tego piwa. I tu już mamy pewną podpowiedź, że może jednak to piwo jest naprawdę niezłe. Mamy tutaj podpis piwowara, zaraz to przeczytam tutaj tą całą historyjkę po niemiecku, jak to mówi moja babcia. Czego tutaj brakuje? Generalnie brakuje informacji o ekstrakcie. Brakuje informacji o tym, jakie chmiele zostały tu użyte, ale skoro mamy tutaj bawarskie prawo czystości, więc można domniemać, że chmiele niemieckie. I na stronie zdobyłem takie informacje, ale może coś o tej historyjce tutaj, bo jak widzicie, jest dosyć długa. Ta historia opowiada o tym, jak powstał w ogóle w Aventinusie Icebok. Otóż okazuje się, że zdarzało się w czasie wojny światowej wysyłać tego koźlaka w skrzynkach poza Bawarię. I ten koźlak w zimie, w 50 stopniach, załóżmy, tak podaje legenda, zamarzał. I wielbiciele tego gatunku podobno usuwali ten lód, no i piwo było mocniejsze, bo woda zamarzła. Piwo było mocniejsze i w pewnym momencie chłopaki z browaru zauważyli, że skoro tak jest, no to może chwycą się tej zasady i zrobią Icebocka, czyli koziołka wymrażonego.
I tak doszli do wniosku, że będą takiego koziołka robić. Podobno jest niesamowity i tak dalej, Prust, czyli na zdrowie. Ja myślę, że zanim dalej ja poleję wodę, to otworzymy go. Myślę, że jest to piwo wybitne i zaraz zobaczymy, czy się myliłem czy nie. A co do w ogóle informacji, to piwo ma 12% alkoholu, 0,33 buteleczka, czyli petarda. Jedziemy. O, został mi jakiś kapsel w tym. Słuchajcie, to jest generalnie otwieracz mój. Ja go nabyłem razem z takim adwentowym kalendarzem piwnym Stigla. W środku jest mechanizm, jak widzicie, tu wchodzi ten kapselek. On jest o tyle fajny, że nie uszkadza kapsla, tylko go zdejmuje. No, wyskakuje. Słuchajcie, no generalnie zabił mnie aromat. Pozytywnie. Piwo nie wygląda na mocno skoncentrowane. No jest trochę ciemne. Piana jest słaba. Bo jest bardzo... Piana jest bardzo, bardzo, ale to bardzo... Jednak, nie wiem jak to nazwać, duże oczka są, zobaczcie, ale nie ma się co dziwić, 12% alkoholu tą pianę zabije, podejrzewam, w moment. Tutaj jest trochę przebłysków rubinowych w przewężeniu, jak widać. Natomiast tu jest ciemna miedź, bardzo ciemny bursztyn. A, miedź, przepraszam, nie bursztyn, tylko miedź. Zapach jest intensywny, w zapachu czuć śliwkę, jest ciężki, jest słodki, ale czuję banana z morelą, śliwkę, zaraz za nimi przebija taki pszeniczny słód, jest chlebowość, czuć karmel. Jakby taką paloność minimalną. Dużo nut owocowych, ale za chwilę nabije alkohol. 12% alkoholu to dużo. Jak widzicie, piana zgodnie z tym, jak myślałem, zabita i prawdopodobnie za chwilę w ogóle zniknie. A jest na zdrowie. I chmiele użyte to Hallertauer Tradition oraz Magnum. Tyle wyczytałem na stronie. Nie wiem, czy dobrze wyczytałem, ale 25 plato. Z tym, że nie łapcie mi za słowo, na stronie jest taka informacja i właściwie czuć to. Ciężki, gęsty, syropowaty zlepek. Słodki. Sok ze śliwek. W smaku na pierwszym planie marmolada wieloowocowa, w pozytywnym tego znaczeniu, jak w barley wine. Jak w podwójnych koźlakach, Salvator z Paulanera, albo bodajże La Trappe, coś takiego wyszło, chyba Dubel. Po tych ciężkim takim syropie czuję, jakbym sobie w garku rozrobił mieszankę kompotową. Niesamowite doznania, wybitne piwo. I dlatego nie będę tutaj mówił, że kupiłem je bardzo tanio. Kupiłem je po mocnej zniżce, jako że była to ostatnia butelka i trochę zmęczona. A więc kupiłem je bodajże za 16 zł czy 17. Chyba około 17 zł. Mieszanka kompotowa, figi, trochę takich już dojrzałych bananów,
Jakaś nuta palona, która daje trochę wytrawności w tym iceboku. Jeżeli chodzi o nasycenie, słuchajcie, bąbelki są. No piany nie tworzą, ponieważ ta piana jest zabita przez alkohol. Wysycenie jest, chciałem powiedzieć, że umiarkowane, ale na języku jednak czuć to wysycenie. Jednakże w tej gęstej cieczy, którą obecnie piję, no wspaniale przebijają się różne aromaty. Słuchajcie, piwo jest mętne. To, co wlatuje tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Nie będzie widać. To, co tutaj wlatuje, leje się jak taki właśnie, jak końcówki mieszanki kompotowej. Czyli coś takiego, co już wypiliście, ale jeszcze trzeba dopić. Ta piana jak wleje tak agresywnie, to ona się stworzy, ale jest słaba. Nie będę tu was oszukiwał. Tu jest 12% alkoholu, więc nie ma co się czarować. Piana koloru kremowego. Lacingu praktycznie nie ma, bo nie ma z czego, nie ma tej piany, ale jak mówię wam, syrop, marmolada, figi, mieszanka kompotowa, trochę bananów, trochę na końcu, po tym jak to przełkniecie, szorstkiej, takiej poszarpanej, takiej ziarnistej słodowości, no niesamowite wrażenia. Niesamowite wrażenia. Ja mam buteleczkę 2012 119200, taki ma numer. Polecam. Bardzo mocny icebox, ale bardzo przyjemny. Ja jeszcze spojrzę na stronę, co tu Niemcy o tym piszą. Fermentacja do butelek, IBU 15, nasycenie CO2 w kegach 7 gram na litr, jeżeli wam coś to mówi. 12 alkoholu, 25,5 plato. Aha, jaki zasyp? 60% pszenicy i 40% słodu jęczmiennego z regionu Kalheim. Kalheim przez Samoa. Może to coś znaczy? Może jakieś ich uprawy? Przyświecę wam jeszcze. Przepraszam, że ta degustacja trochę potrwa, ale myślę, że jest co pokazywać. Piwo jest świetne. Świece. Tu więc jest coś jasnego. Aczkolwiek jak widać, wysycenie nadal jest, pracuje, natomiast tu jest miedź. Piwo jest nieprzejrzyste, pięknie opalizuje, aczkolwiek mętne, naturalne, tak z tego wniosek. Słuchajcie, coś wspaniałego, no, uderzenie tylu owoców jeszcze nie miałem. Ja tutaj co prawda nie czuję ani Magnum, ani Hallertau Tradition, którego daje się do koźlaka. Goryczki praktycznie, pomimo 12% alkoholu, ja tego alkoholu też nie czuję. Nie zostawia żadnych śladów przy łyku. Może trochę rozgrzewa. Może trochę rozgrzewa. Ma się świadomość po tej znikającej pianie, że coś jest nie tak z zawartością alkoholu, czyli że jest tego dużo. 20,5 plato, 12% alkoholu. Icebox, czyli koźlak lodowy. Szczerze polecam, jeżeli złapiecie jakieś, one są niedoceniane te butelki, jeżeli złapiecie jakąś taką butelkę z numerowanym z numeracją rozlewu, tu jest napisane dokładnie limitowana upfilling, czyli nalewanie limitowane. Krótko mówiąc polecam, koźlak lodowy pierwszej klasy, wymrażany. A te historyjki o tym, że te skrzynki gdzieś jechały, zamrażały, można sobie, ja to nazywam legendą, aczkolwiek może coś jest w tym prawdy. Jeżeli jechały na front w zimie, być może jeszcze do Związku Radzieckiego, to można było wyjmować faktycznie spokojnie, można było wyjmować te grudki lodu z tego koźlaka i to pozostało się po prostu pić. Podejrzewam, że była jeszcze mocniejsza niż to, co w tej chwili trzymam w ręku, no i pasowało żołnierzom z Wehrmachtu. Jeszcze raz, polecam, jeżeli chodzi o ocenę i ocenę w stylu, trochę się dziwię tutaj użycia pszenicy, czyli Weizenbock, a jednak Icebock z pszenicą. Krótko mówiąc, myślę, że zasługuje do tej pory na najlepszą ocenę i dostanie 8,5 na 10.
8,5, a nawet 8,75. O coś takiego. Jeszcze nie 9, ale jeszcze na pewno nie 8. A już nie 8,5. Polecam. Jeszcze raz pokażę etykietę, jak będziecie mieli możliwość. Zobaczycie co gdzieś na półkach. Naprawdę polecam, opłaca się doznać tego uderzenia różnych owoców suszonych, bananów, moreli, całej mieszanki kompotowej, śliwek, tej poszarpanej takiej szorstkiej słodowości. 60% pszenicy jednak nie zbudowało piany, a 40% słodu jęczmiennego podbudowało to piwo, także czuć podstawę słodową. Wobec tego do zobaczenia, czekamy na setkę subskrybentów. I co? Tu się schowało. I degustujemy Chateau w wydaniu artezana. Myślę, że to już będzie w przyszłym tygodniu, także na zdrowie. Jeszcze raz Iceboka polecam. Bardzo, bardzo dobry, bardzo wybitne piwo w stylu pszenicznego koźlaka lodowego.